Cześć Miśki, witajcie w drugiej części tematu o ustalaniu wzorów i nazw związków chemicznych. Przechodzimy do tej bardziej teoretycznej części. Nie chcę przedłużać tego wstępu, więc tylko zapraszam na mojego Instagrama, link w opisie i zaczynajmy. Zaczniemy teraz od tego, jak te wzory należy odczytywać, wzory i symbole, bo mamy, zaraz to sobie zapiszemy, ale mamy jakby w naszej chemii, po prostu w chemii mamy większe cyferki i mniejsze cyferki i one oznaczają trochę co innego. Czyli zobaczmy to sobie najpierw na zasadzie takiego prostego tutaj tego związku chemicznego. Mamy dwie cyferki, tak jak mówiłam, większa i mniejsza. Ta większa to jest współczynnik stechiometryczny, natomiast ta mniejsza to jest indeks stechiometryczny. Czyli to jest współczynnik, to jest indeks i one informują nas o trochę innych rzeczach. Bo ten współczynnik stechiometryczny mówi nam, ile atomów lub cząsteczek mamy, a ten mówi nam, ile atomów jest w danej cząsteczce. I od razu też tutaj takie dopowiedzenie, że jeżeli tutaj by było jeden, albo tutaj by było jeden, no to wtedy też tego nie dopisujemy, mamy to po prostu w domyśle. Czyli zobaczcie, wiemy, że jakby coś takiego czytamy jako 3 cząsteczki tlenu. Albo trzy cząsteczki, trzy dwuatomowe cząsteczki tlenu. Bo bez tej trójki mamy po prostu cząsteczkę tlenu, złożoną, cząsteczkę po prostu złożoną z dwóch tlenów. Natomiast jeżeli postawimy trzy, to znaczy, że mamy już trzy te cząsteczki. I tak samo może być na przykład woda. Zobaczcie. H2O, czyli mamy po prostu cząsteczkę wody, tak? Złożoną z, tutaj widzimy właśnie ta mała dwójka, informuje nas, ile jest tego atomu, za którym stoi. Czyli ta dwójka odnosi się do wodoru, czyli mamy dwa wodory i jeden tlen, bo tutaj nie mamy nic, czyli w domyśle mamy jeden. Natomiast jeżeli postawimy sobie tutaj na przykład piątkę, to znaczy, że już mamy pięć cząsteczek tlenu. Pięć cząsteczek wody. Czyli właśnie jakby ta mniejsza literka odnosi się tylko do danego matko odnosi się tylko do danego atomu, za którym stoi, natomiast ta duża odnosi się do całego tego związku, przed którym stoi. No ale zobaczcie, może być też tak, że na przykład będziemy mieli taki związek Al OH 3 razy wzięte. Al OH 3 razy wzięte. I teraz zobaczcie, mamy tutaj trójeczkę, no i ona stoi tak naprawdę za nawiasem i jeżeli mamy taką sytuację, ja już chyba mówiłam o tym w którymś filmiku, jeżeli mamy taką sytuację, że ta trójeczka stoi za nawiasem, to po prostu tyczy się wszystkiego, co jest w tym nawiasie. Czyli ta trójka tyczy się zarówno wodoru, jak i tlenu, natomiast tutaj mamy w domyśle jedynkę, czyli po prostu mamy jeden glin. A jeżeli tutaj dopiszemy na przykład tam, o proszę bardzo, 100, no to znaczy, że mamy 100 cząsteczek ALOH 3 razy wzięte. I teraz właśnie musicie umieć określać, ile jest tych poszczególnych atomów w tym związku. Bo zobaczcie, tutaj mamy cząsteczkę. I jedna cząsteczka jest złożona z dwóch tlenów. Czyli, że jeżeli mamy trzy cząsteczki, to liczymy to 3 razy 2, czyli 6. Czyli tutaj, w tym związku, mamy 6 atomów tlenu. Tak, w tym związku mamy 6 atomów tlenu. Dalej, zobaczcie. W jednej cząsteczce tego mamy dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. Czyli, że jeżeli będzie 5 cząsteczek, to mnożymy. 5 razy 2 to jest 10 i 5 razy 1 to jest 5. Czyli w tej cząsteczce mamy 10 atomów wodoru i 5 atomów tlenu. Natomiast tutaj, w tym takim naszym bardziej rozbudowanym związku, zobaczcie, mamy w jednej cząsteczce mamy jeden glin, 3 tleny i 3 wodory, bo tak jak już mówiłam, to trójka tyczy się tego wszystkiego, czyli po prostu to wszystko mnożymy razy 100. Czyli tutaj będziemy mieli 100 atomów glinu, bo Al to jest glin. Natomiast tutaj mamy 3 i tutaj też mieliśmy wcześniej 3, czyli 300 atomów tlenu i 300 atomów wodoru. No i jeszcze chciałabym zaznaczyć, że jeżeli mamy napisane na przykład tylko Na, czyli jeden atom, to po prostu mówimy, że to jest jeden atom sodu. Ja to już tłumaczyłam na filmiku i link do tego filmiku, gdzie to już tłumaczyłam, macie w opisie, więc jeżeli to tłumaczenie tak nie do końca was przekonało, albo nie do końca to zrozumieliście, to jeszcze wróćcie do tamtego filmiku, może tam powoli jeszcze bardziej to ogarniecie. No i teraz przejdźmy do kolejnej rzeczy. I na tym etapie
znając nazwę danego związku chemicznego, powinniśmy umieć napisać jego wzór strukturalny i wzór sumaryczny, tylko pamiętajcie, że wiązań jonowych nie zapisujemy w sposób strukturalny, więc to też trzeba na to uważać. No ale te związki, które tworzą wiązania kowalencyjne, możemy napisać właśnie w sposób strukturalny i sumaryczny. I na przykład weźmy sobie tak dla poćwiczenia jakiś związek, niech to będzie... niech to będzie na przykład tlenek potasu. Tlenek potasu, czyli mamy potas i tlen. No to mam nadzieję, że jest logiczne. I teraz zobaczcie. Wiemy, że tlen zawsze jest wartościowy, dwuwartościowy. Tak, o tym już mówiłam. Czyli tlen jest zawsze dwuwartościowy, natomiast potas to jest pierwiastek, który leży w pierwszej grupie i na ostatnim filmiku, tym wcześniejszym mówiłam, że te, które leżą w pierwszej grupie, zawsze mają wartościowość równą 1. Czyli, że potas tutaj ma 1. I zobaczcie, teraz bierzemy na krzyż, tak jak to już też mówiłam w poprzedniej części. Koniecznie obejrzyjcie tą poprzednią część, jeżeli jeszcze jej nie widzieliście. Czyli na krzyż. Tutaj będzie 1, powinna być, ale jedynki, jak już wiemy, nie zapisujemy, to wiemy w domyśle. Natomiast tutaj piszemy 2, czyli nasz wzór strukturalny tlenku potasu to jest po prostu K2O. I teraz jest taka zasada, zasada równowagi wiązań, które tworzą te pierwiastki. Czyli właśnie liczba atomów utworzonych przez atomy potasu musi być równa, matko, liczba wiązań utworzonych przez atomy potasu musi być równa liczbie wiązań, które tworzy nam tutaj tlen. I zobaczcie, tlen będzie miał 2 wiązania, jeden potas będzie miał 1, natomiast mamy 2 potasy, więc to będą 2. Czyli atomy potasu utworzą 2 wiązania i tlen utworzy 2 wiązania, czyli ta zasada została zachowana. I zapiszmy sobie jeszcze jeden związek, na przykład niech to będzie tlenek magnezu, czyli MgO, to na razie zapisujemy wzory sumaryczne. Czyli wiemy, że tlen zawsze dwuwartościowy, magnez leży w drugiej grupie, czyli też wiemy, że zawsze jest dwuwartościowy, czyli też 2. I zobaczcie, mamy taką sytuację, że tutaj jest 2 i tutaj jest 2, czyli skracamy te wartościowości przez no tam najmniejszą liczbę, przez którą tam je dzielimy, czyli przez 2. Po prostu skracamy to przez 2. No i wtedy zostaje nam tutaj 1 i tutaj 1, a jedynek, jak wiemy, nie zapisujemy, czyli to jest już poprawnie napisany wzór sumaryczny. Natomiast jeśli chodzi o wzory strukturalne, to musimy wziąć pod uwagę to, ile dany pierwiastek tworzy wiązań i ile mamy atomów. Czyli zobaczcie, wiemy, że atomów potasu mamy 2. Atomów tlenu mamy 1, czyli zapiszmy sobie tlen tutaj i 2 potasy obok. O! I teraz zobaczcie, jeden potas tworzy jedno wiązanie, jeden tlen tworzy 2 wiązania. Czyli zgrywa nam się, zobaczcie, potas to utworzy jedno wiązanie, tlen ma teraz jedno wiązanie i tutaj utworzy drugie, czyli że ten potas też utworzył wiązanie. I to jest wzór strukturalny do tego związku, natomiast do tego... to wiemy, że mamy po jednym atomie, bo tutaj nie mamy żadnych indeksów, czyli że będzie po prostu MgO. I magnez też utworzy podwójne wiązanie, czyli po prostu 2 wiązania i tutaj będzie już też poprawnie napisany wzór strukturalny. I przejdźmy do trochę trudniejszego związku. Czyli teraz weźmiemy sobie tlenek pierwiastka, który w różnych tlenkach ma różną wartościowość. I na przykład zapiszmy sobie, niech to będzie tlenek żelaza 2 i tlenek żelaza 3. Mamy tą 2 i 3 w takim nawiasie rzymskim, jak sobie zobaczycie gdziekolwiek w książce, może znajdziecie ten związek. Czyli po prostu to zapisujemy tlenek żelaza i potem w takim nawiasie, w nawiasie właśnie 2 albo tlenek żelaza 3. Tutaj jeszcze jedna kreseczka. Tlenek żelaza 2 albo tlenek żelaza 3 i... ta wartościowość, czyli to, co jest w tych nawiasach, mówi nam właśnie o wartościowości żelaza, bo mamy tlenek żelaza 3, czyli stoi za żelazem, czyli mówi nam o żelazie. No i napiszmy to sobie, mamy FeO, to będzie tlenek żelaza 2, a tutaj niech będzie tlenek żelaza 3. I teraz zobaczcie, tlen, zawsze wiemy, wartościowość 2 zapisujemy, natomiast żelazo... wiemy, że to ma wartościowość 2, natomiast to będzie miało wartościowość 3. I teraz na krzyż uzupełniamy. To oczywiście nam się podzieli, tak? Bo przez najmniejszą liczbę
tak naprawdę przez najmniejszy ich dzielnik. Pewnie wiecie już, co to jest dzielnik. Czyli po prostu to się da podzielić przez 2 i to się da podzielić przez 2, czyli dzielimy przez 2, zostaje nam 1 i 1, czyli to jest już poprawnie napisane. Natomiast tutaj musi być na krzyż, czyli 2 i 3. Czyli trynek żelaza 3 to jest Fe2O3. I teraz jak chcemy napisać wzór strukturalny, to bierzemy pod uwagę właśnie, ile jest atomów. Tutaj wiemy, że jest po jednym. I ten ma wartościowość 2 i ten, czyli to będzie wzór strukturalny. Natomiast tutaj wiemy, że mamy dwa żelaza, zapiszmy je pod sobą, dwa atomy żelaza, tak? Bo mamy właśnie ten indeks przed żelazem i tutaj wiemy, że tlenu jest 3, czyli że to będzie raz, dwa, trzy. I teraz jedno żelazo będzie miało wartościowość 3, bo wiemy to z nazwy. Czyli musimy wziąć tu i ten tlen musi mieć wartościowość 2, bo każdy tlen musi mieć wartościowość 2. Czyli teraz ten tlen ma wartościowość 2, ten ma 2 i ten ma 2. To żelazo ma wartościowość 1, 2, 3, to żelazo ma wartościowość 1, 2, 3. Czyli napisaliśmy wzory strukturalne i wzory sumaryczne. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Jeżeli teraz jeszcze na to nie wpadliście, to nie przejmujcie się, bo spoko, wiecie, ja już napisałam sporo w swoim życiu takich związków. Wy dopiero zaczynacie, więc na luzie, jeszcze macie czas, żeby to właśnie złapać tą taką praktykę i od razu wiedzieć, jak to ze sobą pisać. Czyli widzicie, skupmy się teraz na tych różnicach pomiędzy związkiem sumarycznym a związkiem strukturalnym. Podobieństwa są takie, że obydwa te związki mówią nam, ile jest atomów i jakie są te atomy, czyli wiemy i z tego wzoru, że mamy dwa atomy żelaza i trzy atomy tlenu. Natomiast wzór strukturalny dodatkowo nas informuje, jakie są te wiązania i ile tworzy wiązań poszczególny związek oraz informuje nas też, czy to są właśnie wiązania podwójne, czy pojedyncze, czy czasami też potrójne. Dobra, i zobaczcie jeszcze jedna ważna sprawa na dziś, czyli jak to robić w drugą stronę. Jeżeli mamy podany wzór, a chcemy wiedzieć, jaka jest nazwa tego związku chemicznego. I napisałam tutaj takie przykładowe cztery związki i zaraz chciałabym je z Wami przeanalizować. Czyli zobaczcie, przede wszystkim musimy wiedzieć, jak nazwać te atomy, tak? Czyli wiemy, że to jest sód, to jest chlor. Czyli mówimy, że to będzie chlorek sodu. I bardziej chodzi mi też o to, żebyście wiedzieli, kiedy musimy dodawać tą wartościowość, a kiedy nie. Wartościowość dodajemy, czyli tutaj powiemy chlorek sodu 1 czy chlorek sodu. Powiemy chlorek sodu, bo sód zawsze ma wartościowość 1. Natomiast tutaj na przykład, gdzie mamy to żelazo i powiemy tlenek żelaza, to wtedy powiemy tlenek żelaza 3, bo musimy sobie określić wartościowość tego wartościowość żelaza w tym związku, czyli że wiemy, że tlen jest zawsze dwuwartościowy i to też na krzyż wiemy tutaj i tutaj jest 3, czyli na krzyż tutaj będzie trójeczka. I teraz mówimy, że to jest tlenek żelaza 3, bo żelazo w zależności od tego, jaki tlenek tworzy, ma różną właśnie tą wartościowość. Czyli jak tworzymy tą nazwę? Tutaj jeżeli mamy związek tlenu z jakimś pierwiastkiem innym, to jakby pierwszy jest tlen i do tlenu dodajemy końcówkę ek, czyli to będzie po prostu tlenek żelaza i tak jak już mówiłam, 3. Tutaj będzie chlor i znowu dodajemy tą końcówkę ek, sodu. I tutaj, tak jak już mówiłam, nie dodajemy wartościowości, bo sód jest zawsze jednowartościowy. Tutaj będzie siarczek miedzi i tutaj dodajemy już wartościowość, bo miedź różne ma te wartościowości. I musicie też wiedzieć, i to też właśnie musicie wiedzieć, że siarka w siarczkach, czyli właśnie w takich związkach, gdzie mamy jakiś pierwiastek i tą siarkę, to siarka jest wtedy ma wtedy wartościowość 2. Jod w jodkach, czyli właśnie kiedy jest jakiś pierwiastek i jod, no to wtedy to jest jodek i wtedy też jod w jodkach, fluor we fluorkach, chlor w chlorkach mają zawsze wartościowość 1. Jeszcze brom w bromkach. Czyli zobaczcie, zawsze jeżeli mamy takie związki, to tam dodajemy tą końcówkę ek. Tylko że tak naprawdę teraz musicie wiedzieć to tak mniej więcej, bo wszystkie te, jak się tworzy nazwy soli, soli tlenowych, soli beztlenowych, tlenków, wodorków i tak dalej, to będziecie mieli jeszcze przed sobą. I tak naprawdę teraz myślę, że autorom książki, kiedy mówili wam, jak tworzyć nazwy z tych wzorów, chodziło bardziej o to, kiedy musimy dodawać wartościowość, a kiedy nie. Czyli właśnie podsumowując, kiedy dany pierwiastek może tworzyć więcej niż jedną wartościowość, kiedy może mieć więcej niż
jedną liczbę wartościowości, to dodajemy wtedy jego wartościowość w tym nawiasie i zapisujemy to jako liczbę rzymską właśnie w tym nawiasie. I słuchajcie, tak na dobrą sprawę ten temat to tyle. Rozłożyłam go na dwie części właśnie, żeby to nie był jakiś taki mega długi 20-minutowy filmik, tylko żebyście też mogli sobie to podzielić, tą naukę na dwie części. I w tym filmiku to już tyle. Jeszcze raz zapraszam na mojego Instagrama. I oczywiście, jeżeli filmik Wam się spodobał, to proszę zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie filmik, żeby być na bieżąco. I na dzisiaj to tyle, buziaczki!